tu nigde, przenigde. Nie wstista sa po kasiepsku gadac. Łec be sa zba i smioc i be ścieżac miele. Łe nasio kasiepsko, łe starkach spartku mływa, jest nożo, jak i sostra blisko mływa. Gdyż ta sam ja rosłego kasiepstwa zaprzec, to jakby krew zwa i weszła, i sama krew, i desia windze, i płysko windze. Tak pisał ksiądz Bernard Sechta w pięknym dziele Hanka Sozieni, wiera jest się derch najlepszym dramatycznym dokuzy kasiepści literaturę. Wiele razy byłem przedstawiony na binie i w jedno przeniesił wzrasieni i Hans do dzejani w kasiebiznie, a nie jednych tyś zachącył do uchwyceni za pióro. Ksiądz Bernard Sechta pochodził z Pyzdrowa kule Serakuic, choć cywik siedzili ziacego był w Pelplinie. Jego najwspanialszym dzieło je wielgi słowyż kasiepści, bez chternego drąga by było dzisy dnia tworzec rome letraćci kasiebizne, jak i je dzis choćbele w zachtynych dokazach religijnych, ci jakie może być uczone w szkołach. Drąga by też było pisać nowy tekst dzis dniowym literatum, jak ich je dzis dnia cile dzisunt. Ty Sechta dzieju w pojedynko. Nie był sparłączony z żadnym karnoletraćcim, podobnie jak nenut chternygłe wsiedkłe so zaciąło. Doktor Florian Cejnywa zesławuje się na napućci zymi, budze cyl kasiebów i wejc na środny literaturę. Na kaszebach wiele szasejów je pozwunych mnionama pisarzy kaszepsich. Tu prawie moma Floriana Cynowe, urodzonego w 1817 roku. Uczył się w gimnazjum w Chunicach, później we Wrocławiu poznał slawistów, poznał profesorów slawistyci, widzą jak subudzą Serbo-Użyczanowie, jak subudzą Czesi, Słowacy i on uznał, że not też budzec kaszebów. Wydawał swoje dokazy, pierwsze po kasiepsku, pierwsze dokazy były w 1843 roku. Dali pisał później też w 50 latach, a w 60 wydał pierwszy ciągnik kaszepści. Był to skrb kaszepsko-słowiński mowę, ja ci je dodzysą bardzo ważnym dokaza w naj literaturze. W 1846 roku za rektowanie powstania ostał Cynowa aresztowany, miał zostać zabity. Później na szczęście został objęty amnestią, wyszedł z więzienia i mógł dali dzejać dla naju. I ty zaczęła so historię kasiepskiego regionalizmu i pismienizny. Cynywa stworzył pierwszy zasadę pisenkły, przejął pierwszy znacie graficzny, jak choćby łe, ci, i, chterne później były modyfikowane, ale no spłedli je w dzile do dzys aktualny. Dzejanie Cejnywe było w najgorszych czasach zyborów, ci jedni kasiebi emigrowali w świat, insi belały cemiężony, jeś insi poddywali so germanizacji, a trzymanie sa polskłysce było usta głowuny. Gadanie i pisanie było złotym strzutko na zachowanie tożsamości kasiepskiego lady. Droga ta, choć przeniosła mu etyś wiele procemników, nawet ka ze strony słoińców zdrzących bezrefleksyjnie w stronę polasiezne, we prywdze była dla kasiebizne zbawiednym rozwiązaniem. Oni nie miał talentu pisarza, tak ją przynajmniej uznową, ale oni chcą dać te belni wzory, to on napisał rozmowa kaszebe z Puelochan, to on już zaczął pisać w sodze, a później w latach on de regi dzyl napisał rozmowa Puelocha z kaszebą. To nie szło decht, we to co łecim on pisze, ale uedani wzoru tego młodła kaszepścigłe, literaćcigłe, pisunigłe języka. Tego wzory prywdac nie przejął Hieronim Jaroś Derdowści, teren był równak następnika Cynywe w kasiepści pismieniznie. Był zdradził go końca kasiepści zymi, z wiela. Jego myśleni tyś bały ciasto insi. Zys jego dzejani przeniosło doky zajaci derch są wielgi w kasiepści literaturze. Derdości dzyso je uznowany za jednego z nobelniejszych kasiepskich poetów. Ale tu trzeba powiedzieć tyś, że mo tyś swoich procemników, bo niechterni zarzucywają derdościemu to, że jego gutka jest polasiało, a
pisęk czestopolści. Jeżeli idzie o pisęk, to ja to są mogę z tym zgodzić, a jeżeli idzie o gotka, ja będę jej bronił, bo tutaj ta gotka to jest południowo-kaszebska, ona zdebko są inaczej od tych gotków z westrzedni Kaszub i z Nordę, jednakże o to jest tyś belno kaszebizna, a do tego jak badajrowane pokazały, on dodawał słowa z innych partów Kaszub. Nigdy do zgubę nie przyjdą Kaszebę, marsz, marsz, marsz za drogę, lepszy mule z błękiem. Derdości miał nadzwyk talent do tego, żeby to pisać. Jak soczyto jego dokos o panu Czolinci, co do Pocka posece jachał, to mozo tacie do zdanie, że te rimy jemu z podranci wychodzały. Nie to przebociwo utwórstwo na przemiór Mickiewicza. On so inspirował pana Tadeusza, kiedy on pisał swój poemat o panu Czolińskim, co do Pucka posece jachał. To też jest poemat szlachecci, to też jest nawiązanie do patriotyzmu polskiego. I on uważał, że to, co nie do rady wprowadzać kaszebiznę do literatury, on był pesymistą, ale jednak ukazało sobie wiele dokazów po nim. Tak jak Mickiewicz z polskich utwórców, taki Derdowści z Kaszebskich był wiele razy wznowiony i dolmaciony na insi mływę. Kusum waryzował do Ameryki, zaumarł i westu nawiednął w miejsce Winona. Dodzys tam, a osoblewie w Kanadze, mieszki wiele kasiepów. Dziry z nich może jeść po kasiepsku gadać, równak czytać toleno po anielsku. Dzonka dolmacienkum jedli nich muziebny poznywanie kasiepści literaturę. Pierwsza nasza książka, która się ukazała, było tłumaczenie kaszeby podwidnym, Derdowściego. My sobie pomyśleli, że to jest ważne, żeby te kaszeby w Ameryce też wiedzieli. Jak ci ludzie tu żyli, te kaszebi w Polsce, wtedy to były Niemcy, i żeby poznali bliżej ich recetu i też w formie literacji. I am led to believe that these are three of the very most important Kashubian authors, and this is a literature that should be made available to English speakers. Especially because there are a lot of Americans that have lost the ability to use the Kashubian language, and are still interested in these books, and the stories in the books are very informative about the culture. Na najważniejszy po Derdowścim to był Aleksander Majkowski, urodzony w Kostiżnie, teren z piersiaką z szlachowym wpisaniem za poprzytcą. Potem równa księdz swoją, bardzo drzeniałą i piękną artystyczną stegną, która przeniosła do Dzys najlepszą powieść kasiepską Rzecy i przygłady Rymusa. Jak człowiek się nazywa Majkowski, to nie jest nic dziwnego, że poznawanie kaszepskiej literatury zaczyna prawie od Aleksandra Majkowskiego, Rzece i przygłady Remusa. Prawie tyle, gdy stoimy, tyma stegna ma Remus do ktoś wanożył z karą, tyle stoimy krótkie drogi na kwestyżna za mną, przede mną na wdzedze, gdzie, jak wiemy, no, Remus bardzo wiele swojego czasu spędzywał. Tyle też po śmierci trąby przeszedł do szołty całe temu znajmis, także wiele co dzieje w Anglikłajcach. Jest ma na rynku w Kostyżnie, gdzie jest statura Remusa, przednego heroja, powiedzce Aleksandra Majkowskiego Rzece i przygody Remusa. Co ciekawe, jest to jedurno na kaszebach statura postace fikcyjne. Postace jaci je postacą książkową. Rzece i przygody Remusa to jest dzyso no, traktowane jak no, nobelniejszą kaszebską powieść. Bez niektórych badyrów, nawet polskich, traktowano jak no, no lepszy dokus w całym, nie leno kaszebskim, ale polskim tyś, 20 lacu midze wojnowym. Książka jem dostał od jednego sąsu do wtyle z Wąglikojc. Miał prywatny egzemplarz Remusa i od niego jem brał tom za toma i czytał tego Remusa po kaszebsku. I to było dla mnie, myślę, ta ci wielcy płeckaceni do kaszebizny. Tak do pierwsza raza z Remusa jem odkrywał ta swoja kaszebską swiąda. Z Majkowski dał dokus, że można so wznieść bardzo wysoko z kaszebską literaturą. To myślę mu pierwszy znaczenie i to pewno jest coś, co płeckacy wiele ledzy pióra do tego, żeby pisać, próbować do niego dońc, a może i nie jednym dzes doskłeczyć do tej rówizny, bo pewno w przytrywku na przykład drzeźdżona możemy sobie docegać z ciełeniu, gdzie jesteś na ta rówizna nie wszedł. Podredzi, no to błekadno z tych symbolów, jakie tam są. Poprowadzę po czytaniu Remusa, człowiek chce coś zrobić z kaszebizny, chce wziąć na swoje ręce ta królewionka, chce ten zapadły ząb gdzieś dźwignąć z góra. I myślę, że Majkowski to, co rozmiał Eddard bardzo piękno w tej książce, to prawie to
zbudzeni tego decha, te emocje, że w nas rodzą, że chcemy pisać, słyszeć, albo robić równo co, co sensie go bez dla siebie. Aleksander Majkiewski był tyś wielkim zajerza, przyjnika założonego przez se Towarzystwa Młodokasiebów. Była to pierwsza kasiebska organizacja. Z niej weśle następne wielkie twórce, tacy jak Jan Kiernowski. Jeśli sogodo, że Aleksander Majkiewski był tym prowadnikiem tej resznoty kasiebści, tych młodokasiebów, to Jan Kiernowski był takim teoretyką, był semnieniem, był ideologiem tej resznoty. Jan Kiernowski był też literatą i to pełnym literatą. On w 1910 roku wydał nowotne spiewy Zbier gwieźdów, jaki do dzisiaj barok wysok ceniony, uznowany za jeden z najpeśniejszych. Krom tego Kiernowski też pisał do koze literacji nabina, jak na przemiór zopis Mestwina, czy też prozatorście. Te jego dokuze są wezwyskiwane w szkołach, a tyś między innymi ma w kaszepskim liceum łoglowo-kształcącym. Ja cię je w brusach, ja cię prawie tam z tyłu za to sztaturo, za tym pomnikom poświęcony Janowi Kiernowskiemu je widzec. Trzecim z tej wielkiej trójce był ksiądz dr Leon Hejka, jedyny z nich, co pochodził z narodowych strun, z Podwajerowa, choć warkłowym dziecem, bardzo zrzesiony z kustyżną. Hejka je autora pięknych wiesztów, wiele z nich je miłosnych. Do te pisu dramate, tacy jak August Ślega, czy Dobrogłos i Miłosława, a inni. On pisał osoblewie liryci kaszepści, których odnoszą się do tęsknoty. No i w całości jego utwórczość najbardziej wedoną była osoblewie w tych nowszych czasach. Kaszepska literatura podredzi łejnie światowi, przedstawia się nobrzadni. Trzeba naprzód rzec, że niechterni pisarze, wszedce z tego karna młodokaszebów, umerle przed wojną. Hejkę zamordowani przez hitlerowców na początku wojny radzi światowi. Ale z Rzeszyńce wszedce przeżyle. Ty westele z Rzeszyńców, starnidzejele przed wojną. Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, pojawił się nowi, Jan Rumści, zdowniejszy był ksiądz Franciszk Grecza, a tutaj później jeszcze doszedł Stefan Pieszk do Zrzesińców. W tym karni Zrzesińców było już trochę wicji, ale mniej brzadnych, źle literacką robotą. Zrzesińce byle następnym po młodokasiebach pokoleniem kasiebskich utwórców. Byle w dzili ich łyć nie ma, choć zacinele jidze jani wolnymi zły nowe Polsce, w którym nie było ima nijak tak letkłe. Kasiebi ciekle na nią jak na matko, tak równak nie było łycimny barzi dokunale so prawie z Rzeszyńce, pokolenie nie barzi brzadny w dzejanim letraćcim, skupiony kule ciundnika z Rzeź Kasiebski wedywony go w kartyzach. Półystatny łynie było jeść gwerzy, wnetka władza zamkła ima z Rzeź Kasiebskim, jak i tej była i w Ejrowie. Przez zesądci lat niemile praktyczno zedrakować swoich tekstów. Ta zelga w 1956 roku pozwalała im trochę wicji sąs aktywizować. Ty oni później wydawają swoje tomici. Jan Trepczyk, Wodecknienie, Wodec 1977 rok dopiero, belny tomik jego wierszów. Rąbścigłe wierszte wychodają, wedunie przez Trepczyka. Później kaszepszcim jest malada Aleksandra Labudę. Wcześniej te wierszte nie były w obiegu. Kunst krechly kasiebskie pomorści zrzeszenie wydał trypcików tomik Moja Stegna i cykel heftów z powiestkami Labudę zwonego Guciowym Macko, które do dzys dnia je mistro felietuny. Darch je chętno recytowany i analizowany. Powiestka Guciów Macka Zmiłka je o tym, że jednym raza ksiądz dowiedział się, że jeden z jego parafianów, co miał jakieś tam nazwę skłę, no, umarła mu białka. Ne? I z tej przecież chciał tam iść złożyć mu kondolencje, rzekąc mu, że jemu przykro, ale tego samego dnia dredzi mu chłopowi, co tyś mu taci nazwę skłę, ukredle kłeło. I on co zmileł ten ksiądz i szedł do tego chłopa, co mu kłeło ukredle, rzeknął, że składał mu kondolencje, że wie, jako to jest strata, jaki to jest smutk, że on to stracił. No a ten chłop rzeknął, no ale to i tak był taci story remtot. Z przódku welej rowuny, a z tyłu left puścił. No i ta powiastka jest takim typicznym przykładem kasiepścigłe sportu. Taci głę konkretny głę i osadzony głę w tym kasiepścim świece.
Tyłe w szkłele w misie wie przed łejną spotykele sola buda, bieśk, trepcik, teren był cierownik a ty szkłele. Mister Jan, bo tak nazywane je jak Jan Trepcik, je autora baro wiele dokyzów literaćcich wiesztów, tacich jak Rodny Mława, Zemia Rodnych, terne dzysy są klasyką literatury kasiepści, ale tyś je autora piesnie Kasiepskie Królewy i wiele dzesąd insich piesniów, terne do dzysy zieją westrzut rozmaitych chórów, sum spiwony. Dzesąd lat temu mesołut byle, żeby ta szkłela dostamiono Jana Trepcika i uesoblewie temu, żeby te doky ze Trepcika zieły. My stworzyli tyś konkurs piesnie Jana Trepcika i poprywdze na dzisy można powiedzieć, że te piesnie westrzut dzecy kasiepszczyk zieją i uesoblewie my chcele ziscec to zywiście. Płejmy w przód z kasiebizną. Z czasów przedwojnowych tyś byle tak zwani klekówce. Tu w Ejrowie wychoda ta klekka. To był Józef Cejnowa, Paweł Szewka, a nowożniejszy błędoj Leon Ropel. On wedł swoje różne dokozy, a tyś wedł wiele dokozów. Dawnych, Majkowścigłe, Dardowścigłe, a też innych pisarzów. Do nich zbliżył się Franciszk. Sędziczych teren pisu już przed wojną belni literaci do koze. Z Ropla mocno sparłęciony był tyś Jan Pipka. Wespół są autorama dokyzy nasze strony. Każdy z nich napisał tyś wiele innych ksuńśków. Kunsk młodszy od Piepci był Alojzy Nedziel, jeden z belniejszych kasiepskich poetów, którnemu równak wiele bleży bało do zrzeszyńców. Z tego pokolenia był tyś jeden z najlepszych prozaików, Jan Drzeździon, jacimś dylekły następnik narodowego pisarza Alojzygłe Budzysia. Jacigłe doky ze Drzeździon prawie przebycił i przerechtował do wydani. Mój tatkę zwie Jan Drzeździon i temu naturalny belo, że pierwszy doky ze kaszepści pisarza na domacie tyle Jana Drzeździona, ale to nie był ten nasz tatkę, no chlop z Dometowa, rodzony w Dometowie, 5 kilometrów dalej, jak starze noje, przez las musiał przejść. No i meso z Bracina ma w Cietewale, choćby w taci opowiadani, bardzo my to lubile zresztą. Jak Mack z Blądzekowa po świece w Wędrowel. Zresztą mi myślę, że Jan Drzeździon to i taci wegwizer dla zizdniowych pisarzów. Może jego ksuńści nie są jaś taci lećci dla zwyczajnego Cietyńca, ale dla piszących po kasiepsku to by miał być taci młodło przede wszystkim językowy. Gwasno belny wegwizer my tyś duny młodszym utwórcom poeta Stanisław Pestka w kasiepści pismini z nie bardziej znany jak no Jan z Brzeca, autor cile tomików, w tym wieciornego Widnika. Ze stile baro ciekawych literackich ksuńśków pruzatorścich napisał Stefan Fikus, urodzony w Lezenie. Z tych strun pochodził tyś Augustyn Chrapkowski, a jeż bardziej z nordowych strun je autor legendów a powiestków Józef Cejnywa. Z kasiebizną mocno sparłączone są tyś dwoje szerok znane pisarze, choć stwarzale nałegle były polskły. Anna Wajming, z pełniowych kasiebów, autorka pięknych wspominków i wypowiadaniów, a tyś Augustyn Nycel z Norde, autor baro ciekawych powiestów o rybykach a o myży. Ich utwórstwo przepydy na ciasę ciej pojawiło się następne pokolenie kasiebskich literatów. Przeszedł czas, lata 70., gdzie przeszło nowy karnolezji, nowy debiutę. To jest jakby zwesk różnych konkursów literackich. Jaci były organizowani przez Pomerania, przez Rzeszeni, Kaszepsko-Pomerści. I Tidejo napisał zestaw piancu wisztów i wesół. W jury był tyle przewodniczącym Lech Bądkowski, ale byli też staci jak Trepczyk, Aleksander Labuda. Okazało się, że w tym konkursu dobył pierwszy myl i tutaj ja płeznu bleży Aleksandra Labuda, który uczył mnie pisania po kaszepsku, słowiznę i mój pierwszy tomik te pokazują na mnie. Tam je wielgu robota mistrza kaszebizny Aleksandra Labudy. Ja chcę, żeby do tej literatury weszły
utwory, realizacji wtedy jakichś nie było w literaturze. To mnie bardzo interesowało i ja się tym zajął. W tym samym czasie debiutowała też poeta i kompozytora Jerzy Łysk, poeta i Łyciały, ksiądz profesor Jan Walkuś, poecy Jaromira Labuda, Krystyna Myza, czy ksiądz późni i półbrat Henryk Mysa. Wiero największy dróbk my, Stanisław Jankę, utwórca bardzo uniwersalny, poeta, prozaik, autor dolmacienków, w tym Micki Wiedziowści Puna Tadeusza. Bo serce to nie słaga, niezny pańści bychę. I niedy są przemłygą skutkować w lińcychę. I to jest dobre, bo literatura łena przeniku rozmaite kultury. Mamy też najbardziej znaczący przetłumaczenie Pisma Świętego przez Eugeniusza Gołąbka i przez ksandza Franciszka Grecza, przez Adama Sikora. To są tłumaczenci, które nobilitują kaszepską literaturę. Nowe myślnosce przeniosło łód z Weskanie full wellnosce w roku 1989 i zniesienie cenzurę. Wtedy powstał pismioność do dyrowtatcie zna. To pokolenie wnet chwycę za pióra, wkroczył na dziennikarską i organizacyjną niwa kaszepską. Marowieźnym dzila ich zajani było i je wydawanie literackich dokazów innych autorów, co objawiło się wnet wielnyma debiutama. Kto zwelicił, że w połowie lat 90. w Pomeranii ukazało się prawie 150 dokazów poetyckich, 50 autorów przez 50 lat. Tym widzimy tu znaczenie pismionów kaszepskich, Pomeranii przede wszystkim. Pierwsza książka moim mulka jakam, to są taci świzi młodego Zeusa, wiesz te co sikuł swojego placu na ziemi, swojej miłosce. Drugi książka przechlasły idila i tyde książka kropla krewi dergnie, nie chudzy było łebruści nabina. To było zdeco ma na łódźbie języka kaszepski głę napisuny. Westatno wedone je książka ciernik lyt. Tym potencjalnym czytnicą są ty wszyscy, które od 90 od razu roku mają skończone kaszepski w szkole. To są ledze mlodi, albo iść baro mlodi nawet, kajo. I mnie się wydaje, że trzeba pisać ich języka. Jabłoński je jednym z kar na tatczyznę. Pisy powieści, wadył tyś powieść na Merkuny, wiać je wiele autobiograficznych wątków. Każdy, kto odzeje przy kaszepsznie je na Merkuny, a ten, który sołud był pisać w języku kaszepskim, ten je debelt na Merkuny. Gwesno tej na Merkuny są młody skar na Zymk, zrzesiony kule letraści go pismiona. Ich debiuty przepadają mi na XXI wiek. My tworzymy na przykład w Zymku, to jest taka stowora jako zrzeszywo młodych kaszepskich literatów, to nowicy je poezję, tak jak wiedno to w kaszepskiej literaturze było, z tym, że tere to są białe wiszte, wiszte bez rymów. Łekrum poezje są tyś krótci prozaiczni dokaze. Miedzeńsi ma niechterny próbują jakoś nawiązać do guciów macka, tym chcemy leso zażec, co wiedno na końcu tych felietonów je, choć myśla, że nie są jaś tak wielgi jak guciów mack, przynajmniej nie tere. A tyś rodzi sopłe malinku nowo-kaszepsko proza. Jego osobliwie bym chciał rzeknąć, co jednym to jego stegnie, jako jego pera lat, tak poprawdzę na tym kaszepskim rynku, dowależność do tego, żeby młode ledze mogli debiutować, co było jedno z założeń, żeby stworzyć taki ekranży młodych ledze, jaci w kółstegnych ze zebrony, w jedno wiedzą, że jak napiszą coś dobrego po kaszepsku, to nie muszą tych swoich tekstów chować do szuflady i myślę, że to jeden z największych dobeców stegny, prawie to, że te ledze doszle już do tacy świądy, że to jest coś wyrtny. A dzysu nodzanka stegnie, myślę, że wiele z tych młodych ledze udało się ureta z kaszepskim. Ta literatura kaszepska wary jest wicy jak 150 lat jak ten dąb i jemu mnedze ja że jeść 150 a może 300 lat dze łena wara derk w cyk i dze mocne a to za naligę od tego jak dzisiaj pisarzowie kaszepski dąb pisele. Nam potrzebne jest być może też taki projekt jak kiedyś miał o tym rozpowiadali Fryzowie, jak mają Żmudzinowie na Litwie. Z kaszepską literaturą, z kaszepską książką jachać od wse do wse. Zresztą my kaszebi znajemy to z rzeczy i przygodów Rymusa. Łan z karą nekl i z tema kaszepszczyma książka ma. Do tego trzeba dojść i spotykać co dopylnia z dziecami, z młodzieżą w szkołach, ale tyś popylniu z ich rodzicami.
krótko rzec, wechłewa co cietyńca kasie przy literaturze.